Musisz być w środku, by być dookoła, dookoła głowy, oczy na szyi osadzonej, w głowie mózg i mózg poza głową. Każdy musi poznać anatomię systemową. Musisz być w środku, by być dookoła. Taką myśl złotą zrodziła moja głowa. Musisz być w środku, by być dookoła. Dookoła, dookoła. Musisz być w środku, by być 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 dookoła. Na sile przybiera pseudo nasz, pseudo rebel się wszystkim udziela. A ty wciąż po płotkach, chociaż miałeś być w środku. Jak pies bez kagańca kwitniesz u płotu. Musisz być w środku, by być dookoła. Taką myśl złotą zrodziła moja głowa. Musisz być w środku, by być dookoła. Dookoła, dookoła. Musisz być w środku, by być dookoła. Musisz być w środku, by być dookoła. Dookoła, dookoła. Musisz być w środku, by być dookoła. Musisz być w środku, by być dookoła. Dookoła, dookoła. Zespół Zorbas Band piosenką Dookoła rozpoczął nasze 397. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. Siódme wydanie wakacyjne. W tym wydaniu dwa tematy. Rozpoczynamy od relacji z uroczystości upamiętniającej 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Następnie zapraszam do Masłomęcza na 14. Biesiadę Gocką. Ta rocznica w całej Polsce zgromadziła tysiące Polaków na spotkaniach i uroczystościach upamiętniających to wydarzenie sprzed 73 lat. Wybuch Powstania Warszawskiego. Przed Hrubieszowskim Domem Kultury ten wieczór pamięci rozpoczął się apelem, a następnie obejrzeliśmy film Powstanie 1944. Gorące letnie popołudnie 1 sierpnia. Dzisiaj mamy 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
To był taki sam gorący letni wieczór. Tak jak opowiadają powstańcy. Młodzi ludzie gotowi do walki o honor, o wolność Polski chwycili za broń. W walce, o której już wtedy mówiono, że jest beznadziejna, ale powstańców nie można było zatrzymać. To było silniejsze od rozsądnych i wyważonych ocen. Powstańcy chwycili za broń. Hrubieszów dzisiaj dołącza się do uroczystości, które w całej Polsce upamiętniają to wydarzenie. Przed Hrubieszowskim Domem Kultury z głośników płyną wspomnienia powstańców zarejestrowane i teraz mieszkańcy naszego miasta, wszyscy, którzy teraz są przed Hrubieszowskim Domem Kultury, ale i nie tylko, bo słychać to również w parku, mogą przenieść się do tamtych czasów, posłuchać relacji tych, którzy to przeżyli. Za chwilę o godzinie 17 tradycyjnie rozlegną się syreny i przedstawiciele władz samorządowych Hrubieszowa dołączą się do uroczystości upamiętniających to wydarzenie. Następnie wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania przejdą do sali kinowej i obejrzymy film Powstanie 1944. Zbliża się godzina 17. Przed Hrubieszowskim Domem Kultury, pomimo bardzo wysokiej temperatury, upału wyjątkowego, bo trafiliśmy na falę saharyjskiego żaru, zbierają się jednak mieszkańcy naszego miasta. Są młodzi ludzie. Tak więc wszyscy czekamy na godzinę 17. Tak też i w naszym mieście, jak i we wszystkich miastach Polski o godzinie 17 rozlegną się syreny, tak jak było to 73 lata temu, gdy polscy patrioci chwycili za broń w Powstaniu Warszawskim. W naszym mieście również mieliśmy powstańców warszawskich, którzy po zakończeniu wojny tutaj zamieszkali. W Powstaniu Warszawskim brała udział świętej pamięci pani Zofia Szczupakowska, pani profesor naszego liceum. Ten fakt jest upamiętniony na jej pomniku, na naszym cmentarzu. Zostały jeszcze 2 minuty do godziny 17. Coraz więcej mieszkańców naszego miasta gromadzi się przed Hrubieszowskim Domem Kultury. Na frontonie Hrubieszowskiego Domu Kultury dekoracja z symbolem Polski walczącej, kotwicą wymalowaną na murze. Szanowni Państwo, przed chwilą tym symbolicznym sygnałem syren alarmowych uczciliśmy 73. rocznicę Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku z rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego-Bora
rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni powstańcy dzielnie walczyli w nierównej walce z hitlerowcami. Walczyli o wolną Polskę od okupacji hitlerowskiej. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest to dzień upamiętnienia ofiar powstańców, jak również bohaterskich czynów osób żyjących, świadków tych wydarzeń. W Muzeum Powstania Warszawskiego istnieje ekspozycja ponad 60 kart z kalendarza. Opisują one wydarzenia tych dni. Pozwólcie Państwo, że odczytam krótką relację z dzisiejszego dnia, z 1 sierpnia, tyle, że 1 sierpnia 1944 roku. Godzina 7:00. Łączniczki alarmowe otrzymują rozkaz komendanta Okręgu Warszawskiego AK, pułkownika dyplomowanego Antoniego Chruściela Montera o ustaleniu godziny W na 1 sierpnia godzina 17:00. Mobilizacja natrafia na trudności w postaci braku broni, czasu na jej wydobycie i zebranie plutonów. W godzinie W o 17:00 wybucha Powstanie Warszawskie, nazywane początkowo sierpniowym. W niektórych dzielnicach walki rozpoczynają się jeszcze przed godziną W, najwcześniej na Żoliborzu o godzinie 14, w Śródmieściu, Północ i na Woli przed godziną 16. Do walki przystępuje około 30 tysięcy żołnierzy Okręgu Warszawskiego AK. Uzbrojenie powstańców przedstawia się wręcz tragicznie. Tylko około 10% walczących ma broń. Przeciw sobie mają stały garnizon niemiecki w sile około 20 tysięcy w pełni uzbrojonych ludzi, z czego połowę stanowi regularne wojsko. Niemcy mają ponadto pancerne jednostki frontowe skoncentrowane na obu brzegach Wisły, artylerię i lotnictwo. Sztab Okręgu Warszawskiego AK z pułkownikiem Monterem zostaje ulokowany w zdobytym przez powstańców hotelu Wiktoria przy ulicy Jasnej. Garnizon niemiecki odpiera szturm powstańców. Z ważniejszych obiektów powstańcy zdobywają tylko magazyny żywności i mundurów przy stawkach, koszary w budynku Szkoły Świętej Kingi przy ulicy Okopowej, Wojskowy Instytut Geograficzny w Alejach Jerozolimskich, gmach miejskich zakładów komunikacyjnych na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, najwyższy budynek w mieście Prudenszal przy Pałacu Napoleona oraz budynek dyrekcji kolei u zbiegu Targowej i Wileńskiej na Pradze. Znaczniejszą przestrzeń wolną od nieprzyjaciela powstańcom udaje się uzyskać jedynie na Starym Mieście. Powstańcza Warszawa to kilka odrębnych ognisk walki rozdzielonych siłami nieprzyjaciela. W rękach wroga pozostają tak ważne obiekty wojskowe jak mosty na Wiśle, dworce, lotniska, liczne niemieckie budynki koszarowe. Brak łączności jest powodem opuszczenia miasta przez kilka tysięcy powstańców z Żoliborza, Woli, Ochoty i Mokotowa. Nocą udają się do pobliskich lasów. Do akcji powstańczej spontanicznie przyłącza się ludność cywilna, udzielając walczącym pomocy w budowaniu barykad i umocnień, kopaniu rowów przeciwczołgowych, aprowizacji i tym podobnym. Według dowódcy niemieckiego garnizonu Warszawy, generała porucznika lotnictwa Reinhera Sztela, straty w ludziach 1 sierpnia wynoszą 2000 żołnierzy po stronie polskiej i 500 żołnierzy po stronie niemieckiej. Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie. Dziś od godziny 12 mogliście Państwo słuchać słuchowiska zatytułowanego Powstanie Warszawskie w oczach powstańców. Ale teraz zapraszam jeszcze na ostatni punkt dzisiejszego spotkania, dzisiejszej uroczystości, jakim będzie projekcja filmu Powstanie Warszawskie w naszym Domu Kultury. Serdecznie zapraszam Państwa. Dziękuję za przybycie.
Także proszę Państwa, zapraszamy wszystkich teraz na film. Oczywiście jest on, prelekcja jest po prostu darmowa, więc możemy teraz jeszcze pooglądać sobie to, co mogliśmy przeżywać, co mogli przeżywać ludzie, którzy po prostu w 1944 roku walczyli. Powstanie Warszawskie to pierwszy na świecie dramat wojenny. Film fabularny zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych, opowiadający o tytułowym wydarzeniu poprzez historię dwóch młodych reporterów. Także zapraszamy serdecznie jeszcze do nas, do kina. To jest Karol, mój starszy brat, filmowiec. W sierpniu 1944 roku kręcił kronikę Powstania Warszawskiego. Młody, podaj za tym. Trzymaj! A pani ładna nie chciałaby wystąpić w kronice Powstania? Kronice? Nie wiem. Jest pani ładna? Karol, może im trzeba pomóc? Pomagamy, tylko inaczej. A panowie, co tutaj robią? Kronikę Powstania, oddział filmowy RUI. Jak to tak, rannych filmujecie? Nie, no akurat nie, ale wy i panie pielęgniarki, prawda, przede wszystkim zasługują, żeby się w kronice znaleźć. Skoro panie pielęgniarki, no to proszę, filmujcie, no. To już po raz 14. W Masłomęczu odbywa się Biesiada Gocka. Tysiące turystów, mieszkańcy Hrubieszowa i okolic, ale również goście z wielu innych regionów Polski. Mogliśmy obejrzeć stare rzemiosło, mogliśmy obejrzeć grupy rekonstrukcyjne, a także posłuchać zespołu JAR. Gorąca, słoneczna niedziela, 30 lipca. W Masłomęczu, w wiosce Gotów. Dzisiaj 14. Biesiada Gocka. Całe obozowisko Gotów jest już praktycznie przygotowane na przyjęcie gości. Będziemy mieli również występ zespołu JAR, który szykuje się. Piękny główny budynek, piękna główna chata, odbudowana po pożarze wywołanym przez uderzenie pioruna. Dzisiaj będziemy mieli bardzo bogaty program. Co będziemy mogli dzisiaj obejrzeć? O tym porozmawiam z panem dyrektorem Bartłomiejem Barteckim, który w tej chwili udziela wywiadu polskiej telewizji.
Panie dyrektorze, teraz dla lokalnych mediów. 14 biesiada to już praktycznie tradycja, która wpisała się na stałe w pejzaż kulturalny naszego regionu. Czego możemy się dzisiaj spodziewać? Faktycznie, to już jest tak żelazna data, że ostatnio nawet zauważyłem w przewodnikach turystycznych, że wpisane jest przy gminie Chrubieszów, przy Masumęczu informacja taka, że zawsze ostatni weekend lipca, ostatnia niedziela lipca to jest to cykliczne święto, które w tym roku faktycznie odbywa się już po raz 14, więc no stało się to taką tradycją już poniekąd dawniej pisaną. Ta impreza każdego roku przyciąga coraz więcej zarówno odtwórców, jak i wizytujących to wyjątkowe wydarzenie. No dzisiejsza impreza to jest naprawdę na skalę już ogromną, bo samych rekonstruktorów mamy około 120 osób, no to tak jeszcze w Masumęczu nie było. Ale przede wszystkim też jest interesujące to, że jest mnóstwo rzemiosł, których nigdy wcześniej nie pokazywaliśmy. Po raz pierwszy w dziejach Biesiad Masumęckich będziemy prezentować, jak wyglądał wytop żelaza 2000 lat temu. Już pracują tak zwane piece dymarkowe, już miech do podnoszenia temperatury wewnątrz też oczywiście pracują, pomimo tego, że 33 stopnie leje się z nieba, to my jeszcze podnosimy temperaturę do 1000 stopni albo nawet do 1200, więc faktycznie robimy jeszcze cieplej niż jest dookoła. Po raz pierwszy będziemy prezentować warsztat szklarski. Po raz pierwszy mamy na Biesiadzie w Masumęczu prezentację piwowarstwa. Czyli jak faktycznie te germańskie plemiona niemal 2000 lat temu uzyskiwały to, czym tak naprawdę my raczymy się po dziś dzień, bo doskonale wiemy z źródeł antycznych, że takie rzeczy jak miód sycony czy piwa jęczmienne to było coś na porządku dziennym, jeżeli chodzi o kuchnię Germanów czy barbarzyńców szeroko pojętych. Więc tych punktów programu będzie oczywiście bardzo dużo. Gladiatorzy, Rzymianie, grupa Vicus Ultimus, szalenie barwna, jeżeli chodzi o i wyposażenie, o błyszczące hełmy, która prezentuje ten okres w dziejach Europy, kiedy to już Rzym chyli się ku upadkowi, kiedy gdzieś od wschodu pod koniec IV wieku pojawiają się plemiona Hunów, więc faktycznie taka przekrojówka od I wieku naszej ery do wieku IV-V dla każdego coś interesującego z pewnością się znajdzie. Także jest to kolejne poszerzenie programu, no i zarazem okazja zobaczenia na własne oczy tego, czego na co dzień nie możemy zobaczyć, a co jest właściwie źródłem i początkiem naszej technicznej cywilizacji. Część tych rzemiosł my staramy się tutaj prezentować na miejscu nawet w ramach naszej działalności wioski gotów, ale po prostu no nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego, bo raczej nie mamy takich umiejętności, a też nie mamy na to możliwości technicznych, dlatego zapraszamy tutaj osoby, które w całej Polsce, nawet Europie słyną z prezentacji takich rzemiosł, o których dzisiejsi technicy nawet czasem mają problem, żeby je wytłumaczyć, jak robione to było 2000 lat temu. Mamy fantastycznego bursztynnika, mamy świetnego jubilera, który dzisiaj robi ze srebra takie rzeczy, że patrząc na oryginały, zastanawia się i my się ciągle zastanawiamy, w jaki sposób goci, nie mając współczesnych naszych narzędzi, tego typu precjoza, cuda jubilerskie wykonywali. Więc naprawdę niezła lekcja historii, przeniesienie się w czasie do pierwszych wieków naszej ery, dobra zabawa i no, myślę, że świetna atmosfera. Oczywiście, także myślę, że wspaniale spędzimy tutaj popołudnie na Biesiadzie Gockiej. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy już do oficjalnego rozpoczęcia 14 Biesiady Archeologicznej, troszeczkę z poślizgiem, ale tak jest program skonstruowany, żeby wszystko udało się w tym czasie oczywiście zmieścić. Pan wójt Jan Młodecki już zmierza w stronę tej zaimprowizowanej sceny. Ja powiem Państwu wprost, że z założenia stwierdziliśmy, że w tym roku nie będziemy stawiać wielkich współczesnych namiotów, nie będziemy stawiać współczesnej sceny, bo to nie jest coś, co pasuje do wystroju wioski gotów, tym bardziej, że miejsca tu nie jest jakoś strasznie dużo, więc ta wiata dzisiaj posłuży nam jako scena. Zapraszamy Państwa oczywiście bliżej tutaj do sceny. My wiemy, że dzisiaj w chłodzie jest bardziej przyjemnie, ale długo nie będziemy tutaj Państwa nudzić. Niemniej jednak, jak przystało na takie wydarzenie jak Biesiada Archeologiczna, należy również go oficjalnie rozpocząć. No, już byśmy tu zaczynali, ale zapodział nam się ten, który tutaj narozrabiał najwięcej i nie widzimy, kopał, ale on się nie zakopał. Nie, widzimy tak. Widzimy, że jest, tak. Nie chcę się pewnie przyznać, bo jeden z chrubieszowskich poetów tak to określił, że co ten profesor Kokowski tutaj wyrabiał, my coraz więcej wątpliwości mamy co do tego, czy rzeczywiście pochodzimy od, prawda,
Od Kukowskich. Tak, czyli pochodzimy od tego, co jest takim ważnym dorobkiem naukowym pana profesora Andrzeja Kokowskiego. Serdecznie witamy. Jest z nami tutaj pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kokowski. No właśnie, w 78 roku pamiętam gdzieś tu zdjęcie. Oglądałem jeszcze niedawno. Taki chłopak młody był, a dzisiaj jak gdyby trochę się jeszcze odmłodził, bo wtedy brodę miał dłuższą. Serdecznie witamy, drogi Andrzeju, witamy małżonkę, witamy panią Ewę Kokowską, która dzielnie znosiła to, że małżonek musiał się rozdwajać, dzielić na dwoje nie tylko swoje zainteresowania, ale również i pewnie z całą odpowiedzialnością mogę to powiedzieć, również i swoją miłość do ziemi chrubieszowskiej, do Kotliny Chrubieszowskiej, którą prawda uwieńczył 25-letnią pracą w czasie wykopalisk, ale również i po tych 25 latach, po tym 25-leciu nie zapomina pan profesor o naszej ziemi chrubieszowskiej, sławi ją, jest nam bardzo ważnym mentorem, recenzentem tego, co my tutaj próbujemy wyczyniać i jak coś tam próbujemy ulepszać, to wiemy, że pan profesor mówi, a to nie tak, nie tak, niekoniecznie to musi być heblowane, może to trzeba po prostu siekierą tylko. A więc moi kochani, witamy jeszcze raz pana profesora, witamy wszystkich tych, którzy tutaj dzisiaj z nami są, a są z nami znamienici goście pana wojewodę lubelskiego. Pana wojewodę lubelskiego reprezentuje pani dyrektor Agnieszka Skubis-Rafalska. Serdecznie witamy pana, witamy również pana burmistrza miasta Chrubieszów, pana Tomasza Zająca. Witamy naszych przyjaciół w mundurach. Jest z nami dzisiaj, tak w przebraniu, bo powinien tutaj być trochę innym umundurowaniu, pan major Straży Granicznej Mariusz Kulczyński, komendant placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie. Serdecznie na ręce pana komendanta składam powitania dla wszystkich mundurowych. No i oczywiście ten, który od początku tutaj swoim krytycznym okiem patrzy na to wszystko, co się tutaj dzieje w Masłomęczu i nie tylko, pan prezes Jerzy Krzyżewski, prezes Towarzystwa Regionalnego Chrubieszowskiego, a on już myślał, że będzie siedział i siedział tam. No żeby się nie zasiedział, to właśnie tak. Moi drodzy, witamy samorządowców. Te powitania kieruję na ręce pana przewodniczącego Rady Gminy Chrubieszów, pana Jerzego Fedorczuka. Witamy serdecznie. Pana starostę reprezentuje pan Sławomir Płoszej, sekretarz powiatu. Witamy nasze przedstawicielki, szefowe naszych zaprzyjaźnionych instytucji. Jest z nami pani Iwona Magdziak. Serdecznie witamy. Witamy również pana Feliksa Rębacza. Pan Feliks jest z nami zawsze wtedy, kiedy coś ważnego się u nas dzieje. Pan przewodniczący Rady Roztaczeńskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim wraz z małżonką Anią, zresztą do niedawna mieszkanką chrubieszowskiej ziemi. Witamy serdecznie, panie przewodniczący. Moi drodzy, witam wszystkich tych i tych wymienionych z imienia i nazwiska, i tych niewymienionych. Wszyscy jesteście bardzo ważni, ponieważ my wszyscy, którzy uczestniczymy w takich spotkaniach jak ta biesiada, tworzymy klimat tego miejsca. Taki niepowtarzalny klimat tutaj, wchodząc już za tę bramę piękną, których się już teraz spotyka coraz mniej, przenosimy się o kilkanaście wieków w czasy, kiedy tutaj rzeczywiście było bardzo ważne miejsce na mapie Polski i Europy, kiedy stąd, prawda, różne
różne pomysły rozprzestrzeniały się na okolice dalsze i bliższe. A ja również jeszcze chciałbym powitać, chociaż to nie wiadomo, ale myślę, że Bartku, kto nas powita? Myślę, że na pewno powitania należą się panu Bartłomiejowi Barteckiemu, dyrektora. Ja tu u siebie jestem. I życzymy, żeby pan dyrektor dzisiaj czuł się jak w gościach. Czyli słodzić można dwie łyżeczki. Dobrze. Szanowni Państwo, ja też szybciutko chciałbym parę słów powiedzieć. Przede wszystkim pamiętajmy, że mamy rok 2017, dokładnie 40 lat temu to był ten dzień, kiedy z autobusu PKS wysiada tutaj ekipa pod kierunkiem pana profesora Andrzeja Kokeskiego i dokładnie 40 lat temu rozpoczęła się historia tego wyjątkowego miejsca. Sami Państwo widzą, jak to dzisiaj wygląda i to idzie cały czas w tym samym, a nawet coraz lepszym kierunku, więc kibicujcie nam, bo będzie się działo oczywiście bardzo dużo. Ja chciałbym przede wszystkim powitać te wszystkie osoby, bez których ta impreza by się nie odbyła, ale nie mówię tutaj o samorządach, oczywiście to jest bardzo ważna sprawa, ale gdyby nie cała grupa pasjonatów, którzy postanowili do nas przyjechać tutaj, żeby prezentować swoje umiejętności, więc ja sobie pozwolę przynajmniej ich wymienić, żeby Państwo w ogóle orientowali się, że takie grupy się u nas pojawiają. Zacznę w tym roku wyjątkowo od grupy, która stała się dla nas wzorem do naśladowania. Powiem wprost, kiedy myśmy kilka lat temu pomyśleli o tym, żeby wspólnie z gminą Hrubieszów zbudować skansen Wioska Gotów, to dla nas wzorem do naśladowania było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego. To jest właśnie grupa, która siedzi w tamtym narożniku, to oni dali nam taki przykład, jak tego typu wydarzenia powinny wyglądać, więc ich witamy szczególnie serdecznie z panem Andrzejem Przychodnim na czele. On też dzisiaj tutaj będzie fantastycznie wprowadza nas w tematykę dawnego hutnictwa. Witam oczywiście wszystkie zaprzyjaźnione grupy. Witam grupę Helaset Roma, grupę Vicus Ultimus, Terra Ferrata, witam grupę Haris, witam Wandalów z Kotorowa, witam grupę Drakonia i wiele, wiele innych osób, rzemieślników. Mamy w tym roku piwowara, mamy w tym roku wartacz szklarski, mamy w tym roku wielu innych fantastycznych pasjonatów historii archeologii, co do których nie ma wątpliwości, że warto specjalnie dla nich tutaj przyjechać z nimi porozmawiać. I też jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, oczywiście nie udałoby się to, gdyby nie wsparcie różnych instytucji. Ja się czuję w obowiązku, ale też i z przyjemnością o tym wspomnę, że wsparcie udzielili nam Nadleśnictwo Strzelce, że wsparcie udzielił nam pan Przemysław Gniecki, który prowadzi fantastyczny hotel w Frubiaszowie, więc tym panom oczywiście dziękuję i mam nadzieję, że tak samo dobrze będzie nam się w przyszłości z nimi współpracowało. A teraz oddaję głos panu profesorowi. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że po raz kolejny mogę być wśród was. Ta biesiada to jest ogromna radość, wielkie święto, nie tylko dla mieszkańców Masłomety, dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, ale o tej biesiadzie opowiada się szeroko i daleko. To radosne spotkanie niestety w tym roku zostało przyćmione bardzo smutnym zdarzeniem. Mianowicie odeszła od nas pani Zofia Mazurowa. To u Mazurów kontynuowałem swoje najpoważniejsze wykopaliska. Pani Zofia Mazurowa stała się legendą archeologii nie tylko masłomęskiej, ale również europejskiej. Proszę Państwa, jakieś 30 lat temu zdecydowała, że będę członkiem rodziny Mazurów. Traktowała mnie jak syna do ostatnich swoich dni, za co jestem jej niezmiernie wdzięczny, ale też zrewanżowała mi się tym, że dzięki mnie miała ponad 600 wnuków i wnucząt. To są studenci, uczestnicy wykopalisk na Mazurowym Polu, którzy zapamiętali dwie rzeczy. Oczywiście cmentarzysko gockie z Masłomęcza i babcię Mazurową. Była i jest w dalszym ciągu takim wzorem niesamowitej osobowości. Nieprawdopodobnie pracowita, niesamowicie uczciwa i równie mądra. Tak ją pamiętają wszyscy. Kiedy rozesłałem wiadomość po świecie, że babci Mazurowej już nie ma, to kilkadziesiąt osób odezwało się natychmiast i napisało mi, że po prostu zakończyła się pewna epoka, bardzo ważna epoka. Ja myślę, że w tej chwili babcia Mazurowa siedzi gdzieś tam na miedzy, wysoko nad nami, obserwuje nas i czeka, kiedy do niej przyjdziemy. I tak jak było to w Masłomęczu, kiedy wieczorem przysiadała się do mnie, wszyscy studenci wyjeżdżali, siedzieliśmy i opowiadała mi o życiu, o tym wszystkim, co ona obserwuje. Dzieliła się ze mną swoimi mądrościami. Tych mądrości nigdy nie zapomnę.
Tym bardziej wzruszyłem się, kiedy dowiedziałem się, że organizatorzy tej biesiady dedykują nasze dzisiejsze spotkanie, radosne spotkanie pamięci babci Zofii Mazurowej. Myślę, że to jest dla niej najpiękniejszy gest, bo ona była osobą nieprawdopodobnie pogodną, niesamowicie radosną i cieszyły ją te wszystkie spotkania. Cieszyło ją to, że przyjeżdża tutaj mnóstwo ludzi, że Masłomecz staje się znany i ludzie przychodzili do niej, zaglądali do jej chałupy. Ona im opowiadała o wykopaliskach, opowiadała im o tym, jak ona rozumie prahistorię, opowiadała im o marzeniach, które nad tym Masłomęczem wiszą i jak powiedział i pan wójt, i pan dyrektor, te marzenia spełniają się, nabierają zupełnie innego wymiaru, takiego, jakim nigdy nie marzyłem. Ja tu już jestem właściwie tak jak w jakimś matryksie. Wszystko to, co tu się dzieje, jest dla mnie za piękne, za cudowne, ludzie są za mili, a ja tak sobie stoję z boku i oglądam i to jest największy mój sukces życiowy, że mogę tutaj przyjechać i popatrzeć i wyjechać szczęśliwy. Dziękuję Państwu bardzo za Waszą obecność, dziękuję wszystkim za pracę związaną z tym miejscem i jestem pewien, że będziemy tu się spotykali tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Bardzo Państwu dziękuję. Ja jeszcze czuję się w obowiązku podziękować osobom przede wszystkim z Masłomeckiego Stowarzyszenia Wioska Gotów, bo tak naprawdę to oni kawał tytanicznej pracy wykonali w ciągu ostatnich dni, a nawet tygodni. Ci, o których mówię, to wiedzą, że o nich mówię, a reszta mam nadzieję, że w przyszłości się poprawi oczywiście, śmiejąc się. Oczywiście dziękuję za wsparcie całej społeczności masłomeckiej, OSP Masłomęcz, Sołectwo Masłomęcz, KGW Masłomęcz. To są ludzie, którzy są niezawodni od wielu, wielu lat i zawsze możemy na ich pomoc przy organizacji biesiady liczyć i mam nadzieję, że ta współpraca tak samo świetnie się będzie układała w przyszłym roku. Dziękuję również, bo w tym roku także pomaga nam GOK w Werbkowicach, GOK oczywiście w Hrubieszowskim. Mnóstwo instytucji postanowiło dołączyć się do tej machiny, która każdego roku rozpędza się coraz bardziej. No w tym roku mamy na placu około 120-130 rekonstruktorów. To jest naprawdę spora liczba i powiem Państwu wprost, że Masłomecz staje się takim miejscem, gdzie no jedna z ważniejszych imprez antycznych w Polsce się odbywa i myślę, że to będzie kontynuowane w latach kolejnych i tego sobie i Państwu oczywiście życzę. No i cóż, po to, żeby inni dowiedzieli się o Masłomęczu jeszcze więcej, to ważna jest rola mediów. Witamy serdecznie pana Mariusza Parola, pana redaktora. Witamy serdecznie naszego Jacka, naszego lokalnego redaktora. Był tutaj z nami pan z telewizyjnej agencji informacyjnej, Bogdan Jędruszko, także również myślę, że i w telewizji, w TVP będziemy mogli oglądać tak w panoramie i być może w ogólnopolskiej. Witamy serdecznie wszystkich tych, którzy będą, mamy taką pewność, sławić imię Masłomęcza daleko i szeroko. I teraz, szanowni państwo, jeszcze będąc przy mikrofonie, żeby nie przedłużać, bo wiem, że my stoimy w cieniu, a państwo patrzą na słońce, więc to trochę może egoistyczne, ale już oszczędzę państwu tych ostatnich chwil twarzą do słoneczka. Kwestia techniczna. Wszystkie prezentacje, wszystkie komentarze będą odbywały się z tego miejsca, więc za chwileczkę od godziny 14 startujemy z pierwszym wejściem koncertu zespołu JAR. Tutaj sympatyczni panowie zaprzyjaźnieni, już stali bywalcy biesiad, szykują się do pierwszego występu i później będę na bieżąco informował państwa z tego właśnie miejsca, że tutaj warto podchodzić, bo tutaj będziemy zaczynać od, żebym się nie pomylił, pokaz gladiatorów, potem prezentacja rzymskiej armii, później będzie taka potyczka barbarzyńskich wojowników połączona z rekonstrukcją pochówku wandalskiego wojownika i wiele, wiele innych kolejnych punktów programu. Zachęcam Państwa do tego, żeby tam przy świetlicy jest taki duży plakat z całym programem sobie na to rzucić okiem, ale ja oczywiście będę co jakiś czas przypominał, co się dzieje, że warto podejść tu bliżej, posłuchać, pooglądać i wziąć taki czynny udział w naszej biesiadzie. Oczywiście zachęcam do tego, żeby odwiedzać wszystkie stanowiska, nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim pytać, rozmawiać, bo dużo więcej informacji uzyskamy, kiedy posłuchamy wykonawców, którzy specjalnie dla Państwa tutaj przyjechali. Więc ja w tym momencie oddaję głos już. A emocji na pewno będzie wiele, bo jak słyszeliście z ust pana dyrektora, pochówek będzie. A żeby był pochówek? To musi być jakiś poległy.
To ja dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do wysłuchania pierwszej części koncertu zespołu JAR i później, tak jak mówię, z tego miejsca będziemy kolejne punkty programu prezentować. Myślę, że jesteśmy słyszani w prawie, że w każdym miejscu tego placu, a jak nie, to będę krzyczał głośniej i zachęcam do dobrej zabawy. Dziękuję. Proszę Państwa, pani dyrektor ma okolicznościowy adres od pana wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. Zapraszamy. Szanowni Państwo, ja wiem, że słońce, ale jest trochę wiatru, więc też jest przyjemnie. Pan wojewoda Przemysław Czarnek wystosował okolicznościowy list z okazji tej pięknej, tego pięknego święta. Szanowny panie wójcie, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na 14. biesiadę archeologiczną w Masłomęczu. Pragnę zapewnić państwa o mojej życzliwości i sympatii oraz przekazać wyrazy uznania dla wszystkich organizatorów przedsięwzięcia, w tym Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie i Masłomęckiego Stowarzyszenie Wioska Gotów. Doceniam państwa dbałość o ocalenie od zapomnienia dziedzictwa kulturowo-historycznego gminy Hrubieszów, skuteczne starania o podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz inwestowanie w lepsze jutro lokalnej społeczności. Dziękuję za wspieranie inicjatyw pasjonatów historii i archeologii oraz dbałość o odtworzenie realiów życia plemion barbarzyńskich i rzymskich legionów. Cieszę się, że owocem Państwa działań jest zarówno umocnienie współpracy najlepszych w Polsce i Europie, rekonstruktorów, rzemieślników, naukowców i pasjonatów, jak również integracja lokalnej społeczności poprzez wspólną zabawę oraz wokół poszukiwania źródeł współczesnej kultury. Jestem przekonany, że biesiada archeologiczna, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w województwie lubelskim, przyczyni się do upowszechnienia walorów turystycznych gminy Hrubieszów oraz będzie służyć umocnieniu tożsamości regionalnej i kulturowej mieszkańców. Dlatego wraz z serdecznymi pozdrowieniami przekazuję Państwu życzenia pomyślności w realizacji przedsięwzięcia osiągnięcia trwałych efektów rozwoju Państwa Małej Ojczyzny oraz satysfakcji z podejmowania działań i dobrej zabawy. Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku wojewoda lubelski, pan profesor Przemysław Czarnek. Dziękuję Państwu, że po raz kolejny mogłam tutaj z Państwem być. Co prawda pan wójt powiedział, że pan dyrektor ma się dzisiaj czuć gościem, a ja zawsze byłam gościem, a czuję się trochę jak u siebie, więc nie wiem, czy mogę, panie wójcie, ale tak będę się czuła. Przyjechałam tu też rodzinnie z moim chrześniakiem Erwinem, z moim synem Oliwierem, z moją córką Marysią, a więc naprawdę będę się czuła jak u siebie i bardzo rodzinnie i zawsze tu będę powracać. Fajnie, że pogoda dopisuje, jest tu naprawdę pięknie, jest tu miło. Dziękuję bardzo i życzę przyjemnego dnia. Dziękuję bardzo.
Wita zespół. O. Nie, nie był włączony. Jak to się włącza w ogóle? Tu. Witam serdecznie zespół Jar, dzień dobry. Zaczęliśmy utworem Słowiański taniec. Teraz zagramy piosenkę zatytułowaną Do wojny. Przyjechali Uzarowie!
sam idzie, i że nie będę twoje silnice. Dziękujemy. Teraz utwór zatytułowany Burza poniosła. Utwór pochodzi z terenów obecnej Litwy. Ojciec biegnie żywo, lecz niczu na ani wiosła, lecz niczu na ani wiosła, w chwili burza je poniosła.
Dziękujemy. Teraz zagramy taką pieśń kupalną, sobótkową. Przyszedł nam Kupała. Wyrzucał na łan. Kupalnej nocy bieżna sztuka koczy. Kupalnej nocy bieżna sztuka koczy. Łakomej wiedźmie, łakomej mleka wiedźmie wydarł oczy. Przyszedł nam Kupała, przeniósł wody dzban. Przez parkan wiedźmę, pies rzucał na łan. Kupalnej nocy, bieżna sztuka koczy. Kupalnej nocy, bieżna sztuka koczy. Łakomej wiedźmie, łakomej mleka wiedźmie wylarł oczy. Teraz piosenka o jednym ze słowiańskich bogów, a dokładnie o Jaryle, czyli o bogu wiosny, płodności. Jak to chodził po świecie, powodował, że ludziom plony rosły, powodował, że ludzie mieli dzieci. Uczył się Jaryło, uczył się Jaryło po całym świecie. Rodził się to w polu, rodził się to w polu, uczył ludziom dzieci. Gdzie on nogą, tam żyto kopą. A gdzie on na ziarnie, a gdzie on na ziarnie, tam odgłos zakwitnie. Uczył się Jaryło po całym świecie, rodził się to w polu, uczył ludziom dzieci. A gdzie on nogą, tam przy to kopą. A gdzie on na ziarnie, tam głos zakwitnie.
żaryło po całym świecie. Rodził się to w polu, płodził ludziom dzieci. A gdzie on nogą, tam się to kopą. A gdzie on na ziarnie, tam głos zakwitnie. Dziękujemy. Tak więc nie tylko walki gladiatorów, nie tylko pokazy grup rekonstrukcyjnych, ale również i ciekawe stanowiska prezentujące stare rzemiosło. Największą tutaj atrakcją i największe zaciekawienie budzi piec, w którym następuje wytapianie. No ale może o szczegółach poproszę. Czy mógłby pan parę słów powiedzieć o tym, co się tutaj dzieje? Tak, jak najbardziej. Prezentujemy po raz pierwszy na terenie wioski Gotów w Masłomęczu proces uzyskiwania żelaza, no, taką metodą, jaka była znana na terenie Europy Środkowej właśnie 2000 lat temu w okresie rzymskim. To jest na razie ten sposób, który tutaj prezentujemy, jest troszkę importowany, bo jest to import z terenu Gór Świętokrzyskich. Tutaj mam na myśli głównie tą nadziemną część pieca dymarskiego. Ona jest zbudowana z takich charakterystycznych kształtek z lesu. Jest podłoże również je obecne na ziemi chrubieszowskiej, ale w Górach Świętokrzyskich także było wykorzystywane tylko i wyłącznie do produkcji specyficznych cegieł, z których właśnie budowano ów komin, który jest nadziemną częścią pieca dymarskiego. Właśnie kończymy w tej chwili już powoli proces dymarski. Mamy już dosyć dużą łupkę w środku pieca. Łupkę, czyli no, taką gąbczaste żelazo, które nie jest w formie ciekłej, jak we współczesnych piecach hutniczych, ale właśnie w formie stałej. Ono mocno gorące, rozżarzone, będzie wydobywane przez nas o godzinie 17 przy rozbiórce tego obiektu hutniczego. Za każdym razem, kiedy właśnie w ten sposób próbowano uzyskiwać żelazo, piece były rozbierane, pozostawiano żużel, wydobywano żelazo, a jeżeli chciano kontynuować działalność hutniczą, budowano obok kolejny piec. Na terenie Gór Świętokrzyskich takich pieców powstało setki tysięcy, ale również wiemy, że goci, którzy unikali wkładania żelaza do grobów, również oczywiście z tego żelaza korzystali, także używali narzędzi żelaznych i broni. Żeby z tego żelaza korzystać, również musieli posiąść umiejętność produkcji i kilka stanowisk związanych z czarną metalurgią, czyli właśnie produkcją żelaza, jest znanych. Zakładamy, że nasza obecność dzisiaj tutaj w Masłomęczu zapoczątkuje próby rekonstrukcji procesu dymarskiego w oparciu właśnie o źródła dotyczące ziemi chrubieszowskiej, Gotów jako ludu, który tą ziemię swego czasu zamieszkiwał, właśnie na terenie wioski Gotów w Masłomęczu. No i cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni w sumie dzisiaj po raz pierwszy, no ale jeszcze będziemy obecni z prezentacjami hutniczymi za 2 tygodnie. Także serdecznie zapraszamy na edycję wyjazdową Dymarek Świętokrzyskich, gdzie będą pokazywane również sposoby uzyskiwania żelaza znane z terenów Skandynawii, Mazowsza i Śląska. No i oczywiście po raz kolejny piec świętokrzyski. Dziękuję bardzo. I kolejne stanowisko, tym razem też związane z metalurgią. Czy mógłby pan nam powiedzieć, co się tutaj dzieje? Tutaj pokazujemy wszystkim zainteresowanym, jak powstawały monety bite w Rzymie, bite w całości z kruszców szlachetnych, ze srebra, ze złota, ale pokazujemy też, jak ta moneta była fałszowana. No i goci się niestety zajmowali tym precederem, fałszowali rzymski pieniądz. Robili to w ten sposób, że odlewali odpowiednią ilość kruszcu
do glinianych dozowników. Następnie przygotowywano krążek miedziany, nie złoty, nie srebrny, i miedziany krążek pokrywali tylko cienką warstwą właśnie kruszcu szlachetnego. W ten sposób powstawała moneta, która wyglądała jak ze złota, ale tego złota oczywiście w środku nie było. Można było sprawdzić wagę takiej monety, one się wagą różniły. Można było spróbować napiłować, ale tak samo jak dzisiaj, kiedy idziemy do supermarketu, dostajemy 100 zł, to nie patrzymy, czy tam są wszystkie znaki, które świadczą o tym, że pieniądz jest oryginalny. No i tak samo w tamtych czasach było. Dopiero po nie, w czasie, człowiek dowiadywał się, że dostał taką monetę właśnie podrobioną. Czyli jednak te monety funkcjonowały w obiegu. Oczywiście, posługiwali się goci zarówno dobrymi monetami, które tutaj trafiały właśnie z Imperium Rzymskiego, i posługiwali się właśnie monetami, które się nazywały Superat Aureusa, czyli podróbka rzymskiego Aureusa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest bardzo gorąco, ale w tym miejscu wyjątkowo gorąco, ponieważ trafiłem na stos, na którym jest palone ciało poległego wojownika gockiego. Razem z tarczą ciało ulega spopieleniu ogniu palącego się drewna. Tak więc mamy fragment, który przenosi nas do czasów, gdy goci zamieszkiwali właśnie ten teren. Na tle stosu pogrzebowego zawodnicy użyczają swego wizerunku do pamiątkowych zdjęć. No to jest wyjątkowa okazja, żeby zrobić sobie tą niezwykłą pamiątkę. I kolejne miejsce, w którym przy użyciu ognia i podsyconego miechami jest produkowana. No właśnie. Czy mogłaby pani powiedzieć, co tutaj się dzieje? Pokazujemy, jak wytwarzano bardzo popularne ozdoby w czasach starożytnych, czyli szklane paciorki. Barbarzyńcy bardzo lubili takie ozdoby, ale nie potrafili ich zrobić. Dlatego też kupcy przywozili na te tereny najczęściej już gotowe właśnie wyroby. I tutaj pokazuję, jak z takiej szklanej kostki, z której Rzymianie robili mozaiki w swoich pięknych willach, jak taką kostkę przerabiano na szklany paciorek, czyli koralik, który ma dziurkę w środku. A kto tego dokonywał w tamtych czasach? Były wyspecjalizowane warsztaty paciorkarskie, czyli właśnie takie robiące szklane paciorki. One nie musiały wiedzieć, jak się wytwarza szkło, bo dostawały gotowe półprodukty właśnie w postaci tej kostki. I żeby tą kostkę właśnie przerobić na paciorek, potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Jedna będzie nad paleniskiem kształtować szkło, druga w tym czasie miechem będzie dmuchała cały czas do paleniska, żeby podnieść odpowiednio temperaturę. Ja właśnie zaraz będę robiła z niebieskiej kostki taki niebieski paciorek. No, zobaczymy. A tu widzę już gotowe paciorki. Wyglądają bardzo, bardzo atrakcyjnie, bardzo efektownie. Do paleniska dokładany jest węgiel i za chwilę... Tam widzę słońce. No a jeszcze tam. Dobra, jedziemy. Nagrywamy dalej, tak? Tak. Rozgrzewam żelazny pręt na końcu do czerwoności, bo te szklane paciorki będę robiła na żelaznych prętach. Szkło nie lubi gwałtownych zmian temperatur, dlatego kostkę szklaną będę nagrzewała powoli. Ogień już jest bardzo intensywny. Ale ten pręt pomocniczy żelazny muszę mieć na czubku rozgrzany do czerwoności. Tak, już jest czerwony koniec pręta. Jeszcze momencik. No już widać, że szkło zaczyna zmieniać swoją... Szkło zaczyna zmieniać swój kształt, jest już przyklejone do pręta. No, każda taka czynność wymaga cierpliwości i czasu. Teraz przygotowałam sobie drugi pręt żelazny, który jest posmarowany glinką na końcu. Dzięki temu będę mogła już gotowy paciorek ściągnąć z pręta.
bo teraz to szkło, które mam na pręcie pomocniczym, doprowadzę do takiej temperatury, żeby zachowywało się to szkło jak guma do rzucia, czyli żeby było miękkie i ciągnące. Już ta kostka szklana nie ma takich ostrych krawędzi. Już zaczyna ten kawałek szkła powoli przypominać krople. Kiedy szkło się ukształtuje w krople, będę to ciągnące, gorące szkło owijać wokół drugiego pręta posmarowanego glinką. Myślę, że już za chwileczkę szkło złapie taką temperaturę, że będę mogła owijać. No i rzeczywiście, na końcu drugiego pręta powstaje koralik. Teraz wystarczy, że podtrzymam ten pręt z nawiniętym paciorkiem trochę w wysokiej temperaturze. Te wszystkie zwoje się zaokrąglą i będzie widać rzeczywiście okrągły paciorek z dziurką w środku. Jeszcze chwilkę go pogrzejemy. On sam będzie kształtował się w taki właśnie okrągłą kuleczkę na pręcie. I teraz musimy pamiętać, że po zdjęciu tego paciorka z pręta nie mogę go zostawić na zewnątrz, ani tym bardziej wrzucić do zimnej wody, bo szkło popęka. Szkło będziemy powoli studzić, czyli wrzucimy go do garnuszka, który jest przy palenisku obok, gdzie jest wysoka temperatura, ale nie na tyle, żeby szkło płynęło i będziemy tam dopiero powoli studzić. A teraz będę zdejmowała paciorek z pręta. Jak to zrobię? Glinka się wypaliła na pręcie. Wystarczy, że popukamy i nożem zsuwam już paciorek do garnuszka. Tak, rzeczywiście. Mamy paciorek w garnuszku i tam będzie spokojnie stygł. Cały dzień będziemy tutaj robić paciorki, dorzucać do tego garnuszka przy palenisku. Na koniec przestajemy palić. Piecyk ma grube ścianki, więc powoli będzie się studził i powoli będą studziły się paciorki. Kiedy wszystko będzie zimne, nawleczemy gotowe paciorki na sznurek. Dziękuję bardzo. Duże zainteresowanie budzi największa chata gocka. No zobaczymy, co tam jest w środku. No, w środku jest półmrok, ciemno, ale też i temperatura bardzo przyjemna. Także w tym pomieszczeniu mamy i piec, i ławy zastawione naczyniami z tamtych czasów. Tak więc goci również potrafili budować okazałe budowle. Miejsca do spania wyłożone skórami. No i figura gota. Tak więc mamy okazję przenieść się do tamtych czasów. Wśród turystów spotkałem pana profesora Andrzeja Kokoskiego. Panie profesorze, no właściwie pan jest u siebie tutaj. Ja jestem zupełnie u siebie. Takiej dużej rodziny to nie wiedziałem, że mam. Przecież jest tutaj kilka tysięcy ludzi w tej chwili. Wszyscy są radośni, wszyscy są bardzo zadowoleni. Wszystkie te propozycje, które przygotowano, cieszą się ogromnym powodzeniem. To ja się tylko mogę cieszyć. Będąc, że tak powiem, już po tej drugiej stronie górki, która się składa na nasze życie, patrzę na to wszystko z ogromną przyjemnością i z dumą, że chciało się ludziom z Masłomęcza, że trafili na tak mądrych, młodych absolwentów mojej uczelni, moich wychowanków, że wszystko toczy się tak cudownie. To są najpiękniejsze zawsze chwile mojego życia, kiedy przyjeżdżam do Masłomęcza. No i dzięki temu ziemia chrubieszowska jest znana za granicą. Jest bardzo szeroko i rozlegle. Właściwie w każdym zakątku, gdzie się pojawiam, to pada natychmiast pytanie o gotów z Masłomęcza. Ja tutaj przywoziłem najwybitniejszych archeologów, najwybitniejszych specjalistów, przywoziłem tutaj uczestników największych konferencji międzynarodowych. Wszyscy wyjeżdżali stąd w przekonaniu, że jest to miejsce absolutnie cudowne. W związku z tym pojawiam się gdzieś na tak zwanym obcym gruncie. Nie pytają mnie o zdrowie, tylko pytają, a co tam w Masłomęczu słychać, jak tam, co słychać u pana Czesia, prawda, co słychać u pani Krystyny, co słychać o tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy tutaj robią rzeczy, o których się ludziom w głowie nie mieści.
Tak, to jest fantastyczne spotkanie, wspaniałe niedzielne popołudnie. Widać, że i mieszkańcy Hrubieszowej, nie tylko i goście z zewnątrz tutaj czują się fantastycznie, panie profesorze. No, chciałbym podziękować za to. Ja również z tego korzystam i Hrubieszów dzięki temu jest, tak jak już mówiłem, znany na świecie. No, mam nadzieję, że będą to kolejne wiesiady, na których będziemy mogli pana profesora gościć. Dziękuję serdecznie. Jestem o tym głęboko przekonany, to ja dziękuję państwu za obecność. Do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.